Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj pokażemy Wam gruzińską jesień. Mamy 1 października 2023 roku. Temperatura tutaj dzisiaj jest 30 stopni, więc się mocno ochłodziło, aczkolwiek jest nadal upalnie i ta czapka jednak jeszcze nie jest na tą porę roku. Zacznę od drzew. Te drzewa wszędzie kwitną w Gruzji, na ulicach i tak dalej. Są podobne do bzu trochę. A tutaj mamy mnóstwo kwiecia i różnych motylków. Wszystko bardzo ładnie pachnie. Bardzo kolorowo. O, a tu jeszcze białe są. Tutaj takie rude kwiaty, piękne. A tutaj jakieś kwiaty skalne. Ale mają wiele kolorów, niezbyt dużo kwiatów, ale są bardzo interesujące. Jesień jest naprawdę tutaj bardzo kolorowa i jest mnóstwo motyli, więcej niż latem, może dlatego, że nie jest tak gorąco. Zobaczcie tu, jak się natknęliśmy na takie przepiękne kwiaty czerwone. Natomiast, bo my w ogóle jesteśmy w ogrodzie tutaj botanicznym i tu jest tak górsko, jesteśmy otoczeni górami, przynajmniej dużymi wyżynami, wysokimi wyżynami i są strumienie, więc takie no trochę zakopane. A tu oczko wodne. A strumyk jest tutaj i płynie sobie zwolna, chociaż raczej wartko. Ja najbardziej lubię jesień, bo ma najwięcej kolorów. Jeszcze później, jak się to wszystko będzie tak czerwienić i złocić, to bardzo. Tu ta palma się nie będzie czerwienić i złocić. A tu mamy opuncję z owocami, które się je. Ja lubię owoce opuncji. Ale jeszcze troszeczkę. O, tu już jest trochę jesiennie, zobaczcie. Już troszeczkę jest czerwono i złoto. A już teraz wiemy, dlaczego jest tu tak dużo ludzi i głośno, bo tu jest wodospad. Całkiem duży ten wodospad, ma jakieś 20 metrów. No, ładny jest. Tam zostawiliśmy wodospad, a tutaj Wam jeszcze pokażę, jak wygląda ogólnie ten ogród botaniczny, więc jest ogromna przestrzeń, bardzo górzysta, wszędzie się chodzi po schodach. No i tutaj... Tu, jak pokażesz te drzewy z tymi owocami żółtymi i czerwonymi, to są drzewy, które pochodzą z Himalajów. O! Są sobie w tym klimacie. Może dlatego właśnie na tych wyżynach dobrze im jest. Bardzo ładnie, bardzo spokojnie, bardzo fajnie. A tam widać świątynię i kawałek Tbilisi. Dotarliśmy do jakiegoś takiego wysokiego punktu widowiskowego. Tam jest też taki ładny punkcik. Zaraz sobie tam pójdziemy. To jest taki wąwóz, jak widzicie. Tak, wąwóz i tam jest wodospad, ale wodospad będziemy mogli pokazać tutaj z tego mostu. A ja tam właśnie, jak Fryderyk pokazuje, byłem 2 tygodnie temu. Tam nie wolno wchodzić, ale ludzie tak czy siak wchodzą i sobie tam odpoczywają. Aha, i ty sobie tam odpoczywałeś, super. No i wodospad z góry tak wygląda. A tutaj mamy wiecznie zielony dąb ostrolistny, rosnący w Afryce Północnej i w wielu miejscach w Azji. Jest to bardzo rzadka odmiana tej rośliny, dlatego ją tutaj pokazuję. Zobaczcie, jak słodko. I mnóstwo pszczółek i motylków. Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Szkoda, że tych motylków nie mogę pokazać z bliska, bo są niezwykłe. Jeszcze takich nie widziałem. A tam Marcin pokazuje cedr himalajski. No, rozłożysty, wielki. Też ma ze 20 metrów. O! A tam w oddali Marcin wyczytał, że to jest najwyższe drzewo iglaste świata. I jak wysokie może urosnąć? Potencjalnie? Jeżeli sprzyjają warunki, nawet do 1800 metrów. Ponad 1,5 kilometra. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Ale tak jest napisane. To są najwyższe drzewa świata, które mogą potencjalnie do takich rozmiarów urosnąć. Zobaczcie, jak tu jest słodko. Dlatego Wam pokazuję tam. To jest w ogóle japoński ogród. No, ale jaki naprawdę ładnie jest. A w ogóle chciałem powiedzieć, że tu jest naprawdę bardzo fajnie, bo tutaj jest taki spokój. Można sobie wszędzie usiąść, wszędzie wejść. Nie ma żadnych, tak jak w Europie, na przykład w Niemczech,
obostrzeń, że tutaj nie wolno deptać, nie wolno piknikować i tak dalej. Marcin, możesz pokazać schody do lasu. Jak ktoś nie wiedział, schody do lasu. Śmiał w anegdotach, to tu są schody do lasu, centralnie do lasu. Tak, schody do lasu, a Marcin chciał zareklamować wodę. Najlepsza woda mineralna, jaka w ogóle istnieje dla mnie. Trochę wali, no ale zdrowa podobno. Założona przez Romanowa, tak? Tak. Nazywa się Bodrzrom. Poczytajcie sobie. Jest piękne uzdrowisko, takie jak w Polsce na Łęczów. I woda jest świetna. A tutaj natknęliśmy się na taki uroczy mostek. I las bambusowy. Zobaczcie. Marcin buja bambusem. Nie wiem, jak to wygląda na wideo, ale strasznie to jest fajne. Te bambuski i to, co prześwituje. Ładnie to fajne wygląda. Tak. Wychodzi. Zobaczcie, a tutaj ważki. Trafiliśmy na ważki. Dragonfly. Właśnie. Dla tych, co nie znają angielskiego, to dragonfly, czyli ważka, oznacza, jakby tak przetłumaczyć dosłownie, smocza mucha. A tutaj, moi drodzy, wiecie co to jest? Tutaj strumyk jest łagodny i tutaj jest miejsce do pikników. Tu się przychodzi z kocem, tak jak widzicie, i ludzie sobie siedzą, jedzą i piknikują. No cudownie. I słuchajcie, to wszystko jest jakieś 20-25 minut od burzliwego centrum miasta, tam gdzie, tak, niesamowite. No. Jeszcze wam pokażę te opuncje na tych skałach, bo tu są skały i tam nie wleziemy. A tutaj jest jeszcze. Widzicie, tam sobie rosną, mają mnóstwo owoców. Pewnie zwierzęta będą te owoce jadły, ale one są bardzo dobre. Nie wiem, czy próbowaliście. No to żeby wam jeszcze pokazać, jak to jest ten cały ogród botaniczny, z którego właśnie wyszliśmy. I tutaj jest Matka Gruzja, która patrzy na miasto. Tak więc po drugiej stronie... 7 metrów. Co 7 metrów? Tego deptaka 7 metrów. Tak, bo to jest takie wzniesienie. A tutaj jest już całe centrum, całe Tbilisi. No tutaj miasto wyjątkowo ładnie widać, więc wam jeszcze pokażę. Tutaj właśnie, tutaj zaraz przy mieszkamy, a tutaj jest rzeka, tu już ją znacie, Kura. A tam chyba jest w ogóle jakiś festyn, chyba tam podejdziemy, zobaczymy, czy się coś dzieje, bo dużo jakichś kolorów i w ogóle coś się tam musi dziać. Podjedziemy sobie kolejką. Oh, ale śmiesznie, nie? Panie, mają fajnie tu ten transport zrobiony. Tutaj normalnie te kolejki się nie zatrzymują i za grosze można sobie zjechać na dół. No, to jedziemy. Jup! Ale fajnie się jedzie, wow. Ale zajebioza. Widzicie, jakie mają czerwone dachy, jak w tym, jak w Tuluzie. No, Tuluza jest nazywana czerwonym miastem. No, ale pięknie widać. No my mieszkamy tam przy tym postumencie złotym. Tak. No i tam już... Ale superowo. Ale one zasuwają te kolejki. Zasuwają, no, ale bardzo fajnie. I bardzo tanio można sobie zjechać. Ja jestem zaskoczony nawet, że tak tanio. No, myślę, bardzo. Że jest drożej. Dwa lari, czyli jakieś 3 złote, no. No tu jest właśnie stare miasto, te uliczki tutaj, tu są takie strasznie fajne kawiarenki, a tutaj też dużo takich restauracyjek i tak dalej, to właśnie my tu mieszkamy w tym starym mieście. To jest jedno z najstarszych miejsc. Tak, a tu jest ten most taki nowoczesny, który widać i teraz będziemy nad rzeką przejeżdżać. Tu jest końcówka tego starego miasta, bo tam w ogóle, tam wszędzie to już jest nowe miasto. I pokaż Matkę Gruzję, przy której przybyliśmy przed chwilą. A tak, a tam byliśmy przy Matce Gruzji. Tak. No i tu teraz jesteśmy nad rzeczką. Tu widać fajnie ten most. Łączący właśnie nowe i stare miasto, a idziemy tutaj, co mówią, że jest jakiś festyn. A to ten balon, no to już wam też mówiłem, pokazywałem, to jest taki latająca restauracja i punkt widowiskowy właśnie się teraz wznosi
i tam można sobie coś zjeść, wypić i tak dalej. No, a tak, dużo ludzi jest. Mamy festynek. Nie, no super. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. No i Gruzini właśnie lubią piknikować, tu z dzieciakami przychodzą, właśnie tak spędzają niedzielę i oni bardzo często właśnie to się obserwuje, że właśnie mnóstwo ludzi kupuje sobie kiełbaski albo jakieś szaszłyczki, właśnie siedzą albo przy stolikach, albo na kocykach. Strasznie to jest fajne, strasznie lubię tą atmosferę tutaj i to, że ludzie właśnie potrafią razem spędzać czas, rozmawiają ze sobą. Naprawdę jest zajebiście. Zobaczcie, ile ludzi. I tu zawsze właśnie w weekendy, tak jak zresztą w Izraelu, ludzie właśnie w ten sposób spędzają czas. My chyba też sobie zjemy jakiegoś szaszłyka, bo mi się podobają te szaszłyki, szczerze mówiąc. Zobaczcie, jak to fajowo wygląda. I tutaj mamy takie specjały. O. A to jest najbardziej niezwykłe, bo to są kwiatki, które oni kiszą. Wracamy do domu, tutaj jeszcze ludzie wystawiają swoje arty w niedzielę bardzo często. Tutaj się ludzie żegnają, bo tu jest taki śliczny kościółek, bardzo fajny, a my mieszkamy tam za rogiem. Już idziemy. Zobaczcie, ile artu, więc bardzo artystyczne jest to nasze Tbilisi. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało.